Otwieram 53. sesję Rady Gminy w Międzyrzecu Podlaskim. Witam Państwa Radnych. Pozwólcie, że przywitam w imieniu swoim i Państwa Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski, Pana Krzysztofa Adamowicza. Witam zastępcę Wójta. Witam Panią Sekretarz. Witam Panią Skarbnik. Witam Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam Panią Kierownik Referatu Oświaty. Witam Panią Inspektor. Witam Pana Informatyka, witam Państwa Sołtysów, witam redaktorów realizujących przebieg transmisji z obrad Rady Gminy. A, przepraszam, i witam przybyłego mieszkańca gminy Międzyrzec Podlaski. Przejdziemy do stwierdzenia kworum. Stwierdzam, że mamy kworum do podejmowania uchwał. Rozpatrzyliśmy podpunkt A w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie pierwszym. Przyjęcie porządku obrad. W związku z porządkiem obrad chciałbym wprowadzić do punktu 4 podpunkt N w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania według właściwości pisma skargi złożone przez mieszkańca gminy Międzyrzec Podlaski. Czy jeszcze do porządku obrad są jakieś propozycje? Nie widzę. Przejdziemy do przyjęcia podpunktu N w punkcie 4. Stwierdzam, że podpunkt N został przyjęty do porządku obrad. Przejdziemy teraz na przegłosowanie całości porządku obrad wraz z podpunktem 4N. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Rozpatrzyliśmy podpunkt B w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie pierwszym. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Czy Państwo Radni macie uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie słyszę. Przejdziemy teraz do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Rozpatrzyliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczącej Komisji Stałych Bieżącej Działalności. W tym punkcie chciałbym oddać głos mieszkańcowi gminy Międzyrzec Podlaski, panu Janowi Wasilukowi w sprawie złożonego pisma do Rady Gminy. Proszę bardzo. Przekażę mikrofon. Obecny mikrofon będzie się... Dzień dobry Państwu. Jestem rolnikiem emerytem, męczennikiem z gminy Międzyrzec Podlaski, z miejscowości Zasiadki. A pana przewodniczącego proszę o sprostowanie. To nie jest skarga, tylko prośba. Prawie klękanie na kolanie, panie przewodniczący. Jeśli chce pan, żeby to było łagodnie, to jest petycja, dobrze? Ja pana nie maltretuję. Ale to jest nazwane petycją, więc nie będzie skargą. Dobrze, to jest petycja, no. Dobrze? Życzę zrozumienia. Nazwałem to petycją, poprawiłem. Proszę pana, skargą pan nazwał. Ale poprawiam się, panie Wasiluk. Panie Wasiluk. Skargą pan nazwał. Nie zabierajmy czasu. To będzie petycja, dobrze? Nie się z panem. Wybaczam się. Proszę państwa, 19 lat temu siedziałem nie na tej sali, tylko sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Międzyrzecu. Proszę pana, proszę państwa, pracowaliśmy 3,5 roku. Powiem państwu szczerze, pracowaliśmy, nie lenuchowaliśmy.
A miałem w swojej przeszłości, jak byłem radnym w gminie Międzyrzec Podlaski, zostałem przez przypadek, bo zabierali nam, nas upośledzali dla naszych dzieci szkołę Maniach. Rejon pana, znaczy Tadeusza, my jesteśmy na tej. Proszę państwa, my się postawili na rękach i na nogach, żeby tego nie dać. Jeszcze pamiętam, panie, Tadeusz nam pomaga. Przepraszam, panie Wasiluk, posłucha pan mnie. Panie Wasiluk, ja prowadzę sesję Rady Gminy. Niech pan mnie posłucha. Petycja jest w konkretnej sprawie. Tak. Rys historyczny jest niepotrzebny, bo to jest sprawa, którą pan chciał przedstawić. Ja byłem, ale ten rys historyczny nie ma nic wspólnego z tą sprawą. Panie Wasiluk, czy pan... Ja mile wspominałem i wspominam jako... Panie Wasiluk, czy pan da, że to pana dotarła informacja? Jest petycja w konkretnej sprawie. Już zacznę. Chciałbym, żeby pan tą sprawę zreferował, ale nie z rysem historycznym, bo rys historyczny nie ma nic do wodociągów. Ale to moje pochodzenie, proszę pana. Ja panu, szanowny radzie, chciałem podziękować i to bardzo za sprawy rolnicze i sprawy na przykład bardzo w szkole fajnie teraz jest. Moje wnuczki, wnuczek jest w Lublinie na wycieczce. Bardzo jest fajnie prowadzona. Dziękuję serdecznie dla całej Rady, dla strażaków, żeście taki stan gotowości bojowej postawili i u nas na wsi i wszędzie strażaków. To idę zaraz do petycji odnośnie, bo ja nie przedłużam, broń Boże. Co do strażaków. Myśmy mieli, jak ja byłem już pełni, jak to się mówi, zaangażowany w straży, to nas dotyczy naszej wioski. Nie tylko chodzi tam jakieś sprawy inne, nie? Dajmy na to. Myśmy mieli w gotowości wóz doczepiany, nastawiany, od razu tam wszystkiego, mundury na ścianie, sygnał, klucz i każdy wiedział tabliczka, gdzie, jakby w razie coś. Tylko ciągnęliśmy, poczepiali, wszystko ok. I teraz jest bardzo dobrze. Mamy jeden samochód, drugi się zanosi. Bardzo stawicie państwo w obecnym czasie, to dzięki na przykład wójtowi, radzie, sekretarzowi innym, proszę państwa. To jest zapięte na ostatnich chwilach. Nie, ja sam. Mnie tylko noga boli. Ja jak nie wyszyłem, to co on to sobie? Nie. I proszę państwa, jest ostatnie za, jak to się mówi, tak u nas elegancko, tak fajnie, tak wszystko. Ale powiem, proszę państwa, wiecie, szanowny przewodniczący, szanowny wójcie, wy wiecie co, że my nie mamy takieśmy dogospodarzyli do takich czysz, my nie mamy przejazdu do pola. Mówię wam poważnie. U mnie w domu jest w moim gospodarstwie sprzęt trochę ciężki, nie? Zachodni taki trochę. Dobrze, jak droga płaska. Ja już niedługo, bo ja więcej w polu robię jak syn na gospodarce, dajmy na to, choć się nosem podpieram, mam 73 lata, ale u nas jest taka sytuacja, ja nikogo nie wyganiam, ja jestem z mniejszością jak najbardziej. Ja byłem 3 lata temu, za 2 tygodnie w Izraelu, najmądrzejszych ludzi świata. Proszę państwa, to ludzie, których po prostu warto naśladować. Ja zrozumiałem, nie jeszcze straszyli. Tobie zamach grozi, tobie tego. To nie jest prawda. No jest tam, jak każdy. Nam nic nie grozi, dajmy na to. Każdy gdzieś tam o coś się obawia. Ale co, proszę państwa, mi chodzi o co? Wy wiecie, teraz tak się na początku, my rolnicy, męczennicy. Ja powiedziałem, ale to jest prawda. Wierzcie mnie, szanowni państwo. Nie na ten czas aż zaciska. Mówię wam poważnie. Ja 20 lat temu miałem 28 krów dojnych. Na przykład dam. Mój syn studia skończył, proszę państwa, a jeszcze chciałem porozmawiać, nie wiem jak będę miał czas, przewodniczący Komisji Rolnictwa, jeżeli tu jest. Ale panie Wasiluk, ja cały czas pana proszę, w tej chwili jeszcze proszę, bo nie chciałbym panu skorygować ten głos, który panu dałem. Jest sprawa petycji. Niech pan przedstawi tą sprawę, bo my mamy jeszcze petycje. Inne punkty w porządku obrad. Proszę pana, ja petycję... Panie Wasiluk, czy pan mnie słyszy, czy nie słyszy? Czy pan, ja do pana mówię, a pan wraz mówi... A pan przeczyta może moje petycje, jeżeli pan tak mówi. Przeczyta pan. No ale przecież pan ją zna. Słucham? Pan ją zna. Ja znam, ja ją tutaj mam. No to radni też mieli w informacjach. Panie Wasiluk, pan poczeka chwileczkę. Państwo radni, czy chcecie zapoznać się, żebym ja przedstawił treść petycji? Proszę.
Dobrze. Dobrze. Panie właściwie, proszę sobie usiąść na chwilę. Ja przeczytam petycję. Przepraszam. Działając w imieniu własnym, jak też wspólnego dobra mieszkańców wsi Zasiadki, ponownie informuję o niesprawnych hydrantach oraz zaworach na przyłączach doprowadzających wodę do mojej posesji, zarówno wchodzących, jak i wychodzących. Było to przedmiotem naszych uzgodnień z pracownikiem gminy, panem Harczukiem. Dla dobra mojego i ułatwienia naprawienia tego problemu wyraziłem zgodę na pokrycie kosztów użycia koparki i innego sprzętu w nawiasie 2000 zł. Natomiast po stronie gminy miał być kompetentny pracownik mający uprawnienie do ingerencji w sieć wodociągową. Mimo tego po kilku dniach otrzymałem informację, że jak chcę to, żebym naprawił, to sam we własnym zakresie. Taki stan rzeczy trwa do chwili obecnej. Jest oczywistym, że niesprawne zawory w sieci wodociągowej mogą prowadzić do różnych awarii z zalaniem budynku mieszkalnego czy gospodarczego włącznie. Skutki tego nie trudno przewidzieć. Ten stan rzeczy zarówno w zakresie niesprawnych zaworów, jak i hydrantów znajdujących się na ulicy narusza przepisy ustawy przeciwpożarowej. Ustawa z dnia 4 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, jak też ustawy o zaopatrzeniu w wodę. Chciałbym też stanowczo zaoponować przeciwko wymienieniu mojej osoby jako sprawcy powstania po stronie gminy znacznych szkód związanych z naprawą kanalizacji wodociągowej, sieci wodociągowej, o czym wójt gminy mówił na Radzie Sołeckiej w Wysokim. Utrzymanie należytego stanu instalacji wodociągowej jest zadaniem gminy. Naturalne zużycie jest procesem fizycznym, który zachodzi wraz z upływem czasu. Dlatego też koszty na działanie naprawcze winny być zaplanowane w budżecie. Występuje też problem przejazdu drogą Zasiadki Waśkowulka na wysokości posesji pana Mateusza, gdzie szerokość wynosi około 3,20 m i nie pozwala na przejazd z większym sprzętem rolniczym. Proszę o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi, kiedy planowane są naprawy. Chciałbym wziąć udział w najbliższej sesji Rady Gminy. Proszę bardzo, panie właściwie. Jeśli pan chce coś do tej petycji dodać. Dziękuję panu przewodniczącemu za odczytanie w tak zacnym gronie. A proszę pana, o to, co ja panu przeczytam, to mi bardzo dobry, jak to się mówi, kolega jeszcze z rodziny, to pismo miał 3 tygodnie temu, bo ja mu pokazałem o to pismo, co dostałem od kierownika działu komunalnego. Ja wam zaraz państwu przeczytam. I mój kolega, i to serdeczny, człowiek z wyższym wykształceniem, ja mu pokazałem na odpowiedź petycję, bo mam, to tylko odpis jest. A on mówi, wiesz co, ja zwolennik jestem platformy, Tuzek przyjeżdża w tym dniu do siedla. Ja mówię, ja tobie tego nie dam. Bo to jest moja sprawa wewnętrzna i moich sąsiadów. A czemu nie dam? No to posłuchajcie państwo odpowiedź, jakie dostałem. To zaraz chwila, moment. Przepraszam, pan odpowiedź od kogo dostał? Od kogo pan? Od pana Harczuka, kierownika. Rozumiem. Dobrze, dziękuję. Proszę państwa, uważajcie. Uważnie. Data 20.01.21 rok. Jan Wasiliuk, Zasiadki 47 i tak dalej. Odpowiedzi na pana pismo 30.12.22 rok. Data wpływu 01.22 rok. Gminny Zespół Usług Komunalnych w Mielżecu Podlaskim zawiadamia. Przeprowadzenie analizy informacji w ramach swoich kompetencji. Sieć przyłączeń wodociągowych w Zasiadkach została wybudowana w latach 95-96. Z uzyskanych informacji wynika, iż mieszkańcy Zasiadek do co najmniej kilkunastu mieli świadomość i wiedzę na temat niesprawnych zawodów. To Zasiadki mają więc informację od kogo? Pytanie. Pytanie. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowna rada. Teraz dalej poszukajcie. Skrupulatnie. Teraz taka sytuacja. Kilkunastu lat mieli świadomość i wiedzę na temat niesprawnych zasów. To my wiedzieliśmy, że niesprawne, a ja wam za państwo opowiem, jak to wyszło szydło z igła z worka. Na temat gadam. Proszę państwa. Tylko przepraszam, ja proszę, jeżeli ja bym był nagrywany. Bo ja jeszcze wewnętrznie mówię. Do was braci, do siostrów i braci.
Panie Wasiluk, mikrofon ma pan przy sobie. I proszę państwa, nie chciałem was kompromitować. I właśnie tego człowieka, bo ja z ojcem byłem w wojsku 48 lat temu. Ja jego szanuję. Ja za niego się teraz modlę, bo zawał ma. Ludzie kochane. Wy nie myślicie, że ja tu przyszedł z dziury całym. Ja nie tu przyszedł nie za kandydata. Wybory wychodzą. Ja bym chciał i wiem, że zanosi się od nas o w tym zasnym gronie. Dobra kandydatura jak na dzień dobry. Ja bym życzył tej sobie. Przepraszam, tamte pismo skończył już czy jeszcze tam nie jest? Proszę. Tylko okulary wezmę. Gminny Zespół Usług Komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim podczas wiosennego czyszczenia płukania sieci wodociągowej za ściankach, nie w zasiadkach, za ściankach. Przepraszam, dalej czytam. Dokona szczegółowego sprawdzenia fizycznego stanu armatury wodociągowej. Jednocześnie informujemy o sukcesywnym wykonaniu bieżących napraw instalacji wodociągowej jesienią 2022 roku. Wymieniono niesprawny zestaw hydrantowy przy remirze strażackich. Jedynie to, co wiem, proszę państwa, na całe wioskę jest koło transformatora i przy remizji. A dowiedziałem się przez przypadek, zaraz państwa poinformuję. I ja na temat gadam, proszę pana. Ja nie przyszedł tu kogoś z roboty zwalniać, upośledzać. Ja przyszedłem w swojej wioskowej krwawej robocie. My jesteśmy teraz męczennikami, nie rolnikami. Tak, proszę państwa. Chwilę, moment. Jednocześnie informujemy o sukcesywnym wykonaniu bieżących napraw instalacji, już czytałem, wymienionej niesprawnych hydraulicznych remizji przestrzegawskich w zasiadkach. Tak. Na terenie gminy zaoprotuje wodę ponad 10 tysięcy odbiorców. Sam zarządzie obsługuje prawie 186 km sieci wodociągowej i prawie 1000 hydrantów przeciwpożarowych. Na dzień dzisiejszy, ile sprzyjają warunki pogodowe wykonywane są szczególnie oględzin hydrantów w PPOŚ. Uważam, nadzieję, że na podstawie wyjaśnienia usystematyzowane jednocześnie przez pana kwestie. A proszę pana. Szanowna Rado, a gdzie jest przejazd konieczny? Proszę pana, ja zgłaszam do wójta na przykład jeszcze takie sytuacje, po cichu, nikt nie wiedział. U nas jest taka sytuacja drastyczna, szanowni państwo, że jakbym powiedział wam tutaj prawdę, mówię poważnie, to wierzę tak w 80%, niecałe 100, że ja bym dzisiaj szczęśliwie nie dojechał do domu. Mnie by w drewnianym kościele, w murowanym kościele belek na głowę spadł. Proszę pana. Panie Wasiluk, dobrze, bo chwileczkę. Ja nie wiem, czy to niepotrzebna jest rzeczywiście komisja do tego, że skoro pan mówi... Ja panu, panie Wasiluk, czy pan może posłuchać i mnie, jak ja mówię, czy pan tylko z innej strony chce mówić? Panie Wasiluk, bo w tej chwili nie wiem, czy sprawa została... Będzie zrobiona? Czy sprawa została zrobiona? W tej chwili nie wiem, jaka jest sytuacja tego. Czy pan chce, żeby komisja rolna pojechała na miejsce i stwierdziła, jaki jest stan faktyczny? Fajnie, panie Wasiłku, czy pan bardzo... wreszcie może mnie posłuchać, czy nie panią bardzo? Słucham. No bo nie wiem. Tylko pan nie... Proszę pana, panie przewodniczący... Panie Wasiłku, ja naprawdę mam cierpliwość. Czy pan... Ale czy pan... Panie Wasiłku, czy pan zrozumie, że... Niech pan mnie też posłucha, bo nie wiem, jak tą sprawę, żeby została, jeśli pan... Powiem mi jedną rzecz. Czy sprawa w związku z pana awarią, czy pan ma awarię w przyłączu? Proszę pana, ja teraz śpię na atomie. Powiedzieć panu, nie przeszkodzi pan mnie? Słucham? Ja na atomie teraz śpię. Mieszkam, znaczy. Na atomie. Rozumiem, panie Wasiluk, ale ja się pytam konkretnie. Czy pana przyłącze... funkcjonuje? Czy pana przyłącze ma awarię, nie ma pan sieci wodociągowej? Nie funkcjonuje. Panie... Tak funkcjonuje, proszę pana, funkcjonuje. Bo czerpamy wodę dzisiaj, nawet to na budowie i wszędzie my mamy. I dobre wodę mamy ostatnio, bo jakaś była modernizacja, bardzo dobre wodę. Ale proszę pana, hydranty mamy niesprawne, proszę. Ale jeszcze co? Ja śpię na atomie w swoim domu. Ja ubezpieczyłem dom, a nie daj tam jeszcze kura zrobić coś niepotrzebnego. Mnie prokuratura będzie zzywać. Panie Wasiluk, ja się pytam konkretnie.
Czy pana przyłącze jest sprawne? Czy pana przyłącze... Niesprawne. Słucham? Niesprawne w 99%. Szanowna Rado. Chwileczkę. Niesprawne w 99%. Tylko pan... jeden setny jest sprawny. Panie Wasiluk, pan nie ma dostępu do wody bieżącej, tak? Mam do wody, ale nie mam bezpieczeństwa w domu, szanowna Rado. Z tego względu, że zapchany jest hydrant i to jeszcze co. Drugi, co stoi parę tysięcy, nie parę, no ale... Nie będę Wasiluk, ja się pytam o przyłączu do tak, pana jest moje gospodarstwa. I syna jest przyłącze, jest niesprawne w 99%. Nie rozumie pan mnie? No to się pytam, czy ma pan... No to rozumie pan? Zna pan polski? Panie Wasiluk, czy ma pan dostarczaną wodę do gospodarstwa? Woda jest dostarczana, ale nie ma bezpieczeństwa w domu. A co chcę powiedzieć? A pan, proszę, żeby pana mnie nie przeszkadzał. Bo proszę pana, mam niesprawne... Panie Wasiluk, jeśli pan nie będzie konkretnie mówił, to ja panu zabiorę głos. A to ja tylko tego chcę. To, no to ja, proszę pana, powiem panu w tego... Ja więc chciałem, pan ja... mi mówi, że ale pan ja ma, chcę, ma pan dostęp do wody, pan mówi, że pan nie ma. No wreszcie ja nie wiem. A wie pan, jak pan będzie mnie lepiej stopował, ja będę miał większe notowania, choć nie kandyduję nigdzie. Ależ mnie nie interesuje, czy pan będzie miał większe notowanie, czy nie. Mnie to naprawdę interesuje. Mnie interesuje, czy ma pan dostęp do wody bieżącej? Mam, ale nie konkretnie. To znaczy jak? Powiedzieć panu? To znaczy jak? Że nie mam bezpieczeństwa w domu. Z jakiego względu interesuje pana? To mogę powiedzieć. Nie mam sprawnego ujścia wody, znaczy poboru, bo mogę mieć w każdej chwili awarię. I powiem panu, że ubezpieczyłem, żeby Rada wiedziała, ja nie jestem sabotażystą, ja nie przyszedłem komuś na zero robić, tylko o swojej wioskowe sprawy. Żadnego hydranta nie mamy w Polsce. Ja mam do domu, do obory, co jest kilkaset świń, tylko dwie krowy mnie zostało. Nie mam zakrętu zaworu tego. Na trzech... Dobrze, to teraz zapytam się, jak pan stwierdził, że pan ma niebezpieczeństwo awarii? W jaki sposób? Ja o tym temacie jestem. I proszę mi nie przeszkadzać i sobie dać na rozmowę. Panie Wasiluk, ja jestem po to, żeby tu porządek był na sesji Rady Gminy. Czy pan to rozumie, czy nie? Proszę pana, pan nie będzie robił, że pan jest przewodniczącym Rady Gminy. Jeśli pan zostanie radnym, proszę bardzo. W tej chwili, ale w tej chwili to ja dysponuję czasem pana. Ja rozumiem. Jeśli to jaką ma pan awarię, niech pan powie. Ja jeszcze coś panu powiem. Że ja nie mam teraz bezpieczeństwa w domu z tego względu, proszę pana, a jak ja się dowiedziałem, to powiem... Kto to panie Wasiluk, kto to stwierdził, że pan ma niebezpieczeństwo awarii? A no to ja nie przeszkadzaj mnie, to ja panu powiem. No to ja się pytam, kto panu stwierdził? No to zaraz, nie znam tego pana. Zrobiliście ze strony gminy jak najbardziej dobrze, ja jestem zadowolony. Mówię wam poważnie, ja nie przyszedłem wam tutaj tyłku malować, a jak dowiedziałem się, to panu coś powiem. Przechodzę, bo u mnie jest dwa siedliska, z jednego do drugiego, drogowcy robią drogę, wałem podjechali napełnić wał wodą. Dobrze, panie Wasiluk, poczeka pan chwileczkę. Panie radny, proszę bardzo. Wrócić do obowiązku. Ja nie chciałem mieszkańcom zamykać ust, ale jeśli mieszkaniec nie mówi w temacie, to ja mam propozycję... Panie Wasiluk, teraz na razie pan skończył dyskusję. Państwo radni, w związku z tą sprawą, że taka wynika, czy propozycja, żeby tą sprawę rozpatrzyć na komisji rolnej, czy państwo akceptujecie? Dobrze. Panie Wasiluk, to dziękuję na komisję... Na komisję rolną zostanie pan powiadomiony, żeby pan przybył i informację przekazał. Ale dziękuję ja dziękuję bardzo, panie Wasiluku. Ja do pana pytanie. Jak mnie się dzisiaj zatopi mieszkanie, pan pytał jeszcze... Jedno ostatnie słowo. Pan mnie pytał, jak ja się dowiedziałem o tym. Dowiedziałem się, podjechał wadę z drogowej pod zawór i wody napełnić. I nieczynny. Ja mówię, chodźcie do mnie, ja wam podkranę. A mówię, panie, to będzie godzinę leci. Panie Wasiluk, czy do tej pory była... usterka, że pan miał jakieś szkody? Miałem. Mało mi się dom nie zawalił. Miałem szkody. Odnośnie... I ta szkoda jest w rozpatrywaniu ubezpieczyciela. To już minęło 10 lat, to już jest nieuszczalne. A proszę pana, o teraz mamy niesprawnych w całej wiosce. Pan bierze na siebie odpowiedzialność. Dobrze, pana, dobrze. Jeżeli u nas coś się wydarzy. Dobrze, panie Wasiluk.
Sprawę przekazuję do Komisji Rolnictwa. Będzie rozpatrywane, dostanie pan powiadomienie, żeby przybyć. Ale jak w obecności wójta przewodniczącego, u nas jest paląca sprawa. Proszę pana, odchodząc, już widzę, że nic z tego. Panie Wasiluk, w tej chwili jest sesja Rady Gminy. Ja pan w tej chwili zabieram głos. Mi nie będzie, bo się wstydziłem. Nie chciałem was stawiać tyłkiem do wiatru. Proszę pana, uwaga, też będzie. Panie jest człowiekiem rozumnym, w tej chwili zabieram panu głos i w tej będzie na komisję rolną pan powiadomiony. Bardzo pan dobrze. Panie Wasiluk, niech pan nie zakłóca przebieg Rady Gminy. Proszę bardzo, panie wójcie, poinformować informację. Panie Wasiluk, czy pan rozumie, że to jest sesja Rady Gminy? Panie Wasiluk, bardzo proszę. Miał już pan swoje 5 minut. Dziękuję. Przedłożenie informacji. Dziękuję. Korzystając z okazji transmisji, kilka informacji dla mieszkańców gminy. W związku z zapytaniami, które się pojawiają dotyczącymi odbioru folii rolniczej, chciałbym poinformować, że gmina Międzyrzec. Na sesję każdy ma wolny wstęp. Panie Wasiluk, czy pan rozumie, że to jest sesja Rady Gminy, że nie trzeba zakłócać? Dobrze, proszę państwa, ogłaszam przerwę 10 minut.